dzień, ponieważ jesteśmy w samym sercu rozpoczynających się obchodów jubileuszu 65-lecia Mirandy. W związku z tym, z ideą zarządu Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zorganizowaliśmy dni otwarte dla pracowników, byłych pracowników oraz ich rodzin. Zadeklarowało udział ponad 500 osób, jesteśmy z tego bardzo dumni, z racji właśnie z takiego zderzenia momentu 65-lecia istnienia firmy. Wiemy, że jest to zakład z długoletnią tradycją. Spotkanie pokoleniowe osób, które kiedyś pracowały, odeszły na emeryturę, z tymi, które teraz są zaangażowane i cały czas jeszcze aktywne zawodowo, to niesamowite doświadczenie i widzimy w tym idealny moment na spotkanie pokoleniowe wielu osób, tak, które pracowały w firmie Miranda w dawnych czasach i obecnie. Zaproponowaliśmy wycieczkę po zakładzie, po części produkcyjnej. Myślę, że osoby z dawnych lat, które pracowały, będą miały niesamowite przeżycia, zderzenia z obecną sytuacją, jaka wygląda na działach produkcyjnych, ale przede wszystkim też niesamowite doświadczenie całego jakby biegu 65 lat historii Mirandy, ponieważ stworzyliśmy wystawę Miranda dawniej i dzisiaj. Też tutaj ogromny wkład pracy włożony i dzięki pomocy muzeum w Turku dostęp do wielu zdjęć z dawnych lat, dzięki zaangażowaniu naszych pracowników pozyskaliśmy mnóstwo wspaniałych fotografii, stąd taka idea zrodziła się, żeby taką wystawę zorganizować. Dzisiaj ona formalnie została otwarta razem z dniami otwartymi. No ja pracowałem na Kaliskiej, jeszcze przed wojskiem postawiłem tę drugą Mirandę, rok przepracowałem, poszłem do wojska, przyszłem i wróciłem i do emerytury. Pracowałem 40 lat pracy i mówię, jak ty nie chcesz iść na emeryturę, to musimy zwolnić, bo to ja poszłem. Tam było fajnie, mnie się spodobało tam w tej Mirandzie. Bardzo nam przyjemnie przede wszystkim, że nas zakład zaprosił, bo nigdy żadnych takich imprez nie było. I to tyle lat już upłynęło, to się minął wojna, chociażby żeby zobaczyć takich wspólników swoich, a nikogo nie ma. No ja pracowałam w 61 roku, no to teraz już tych to ludzi nie ma. A gdy się patrzy na te zdjęcia, to wracają wspomnienia? Można tam odnaleźć na nich? Tak, Jankę Śliwkę, dyrektora Junkę, no tam było kilku takich, teraz nie pamiętam, ale... Jak przechodziłam, to ten palcem się pokazuje. Czy czuje się to, że to już minęło tyle lat? Że... No na pewno. Jak się miało 20 coś, a teraz 70 przeszło, to się czuje. Jak bardzo różni się ta dzisiejsza Miranda od tej z pani wspomnień? No kiedy na pewno było inaczej, nie? Teraz to maszyny, wszystko, kiedyś na przykład brakarnia, to ciągły rękoma. Wykonało się 30 sztuk na 8 godzin, a tutaj ile ten... co opowiadał, ile przechodziło przez ręce, nie? Często mieszkańcy Turku skarżą się, że tego zakładu nie ma, tamtego zakładu nie ma. Skarżą się na to, co zniknęło, a to chyba dobrze, że Miranda istnieje. Istnieje, no na pewno dobrze. Od początku budowy, bo chodziłem tutaj na kontrolę, bo pracowałem w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Widzę diametralne zmiany. No może warunki pracy no, aż tak bardzo się nie poprawiły, bo hałas jak był, tak jest. No ale widzę, że tu pracownicy stosują indywidualne ochrony słuchu, które no, w jakimś stopniu obniżają ten poziom hałasu. Ale jeśli chodzi o produkcję i wyroby, jakie są produkowane, diametralna różnica. Przedtem były Krosna, gdzie była produkowana tkanina i produkowane dzianiny. Jedynie co pamiętam, najbardziej ładne, które były, to były tkaniny produkowane dla produkcji krawatów. To Miranda słynęła właśnie z krawatów, ładnych krawatów, które teraz nie widzę, że produkują. No ale za to tkaniny są wspaniałe i naprawdę warto było przyjść zobaczyć po tylu latach, jak ja nie widziałem teraz, jak dzisiaj, to jestem zachwycony tym, co widziałem, to co